Studio Radia 5, pan Czesław Rękiewicz, prezydent Suwalk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia 5. Zaczynamy od tematu ważnego, bardzo ważnego. Oficjalnie wiemy już, że jutro odbędzie się otwarcie suwalskiej obwodnicy. Pan na chwilę obecną nie dostał zaproszenia, jak ustaliliśmy przed rozmową, ale cieszymy się, że to wydarzenie w końcu będzie miało miejsce. No właśnie, to jest myślę, że największy sukces. W ostatnich kilku lat, że ta inwestycja została zrealizowana. O budowę Słowackiej Owodnicy walczyliśmy przez długie, długie lata, ja i moi poprzednicy. Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że, że to dzieło zostało uwieńczone sukcesem, a przypomnę, że ta obwodnica została, kontrakt na budowę obwodnicy został podpisany w wrzesień 2015 roku, czyli jeszcze za poprzednich rządów, natomiast no, to jest sukces. Mieszkańców Suwałk dziękuję w tym miejscu dla wszystkich, którzy wspierali nasze działania jako samorządu i tutaj oczywiście Społeczny Komitet Budowy Suwalski Owodnicy powołany z mojej inicjatywy, który wspierał y, suwalski samorząd w tych wysiłkach, w tych staraniach, No i, i mamy sukces, mamy w końcu to, że na ulicy Utrata, na ulicy Płaskiego, na ulicy Podkowskiego będzie ciszej, spokojniej, bezpieczniej, poprawi się komfort zamieszkania dla naszych mieszkańców. No i tutaj właśnie składamy wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do budowy Suwalskiej Owodnicy. Natomiast y, 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 ja oczywiście Jestem od pracy przede wszystkim, od służby na rzecz mieszkańców tego miasta, I, i, no, ale z drugiej strony trochę jest przykro że, że te, te moje starania, te, te segregatory dokumentów, te moje petycje i tak dalej, pewnie gdzieś tam pomogły osiągnąć ten sukces, natomiast przez niektórych nie są zauważalne no i to, że nie biorę udziału w otwarciu obwodnicy, bo nie mam, tak jak pan redaktor zauważył, oficjalnego zaproszenia, to ja tam przeżyję, ale to jest podręcznikowy standard, jeżeli chodzi o współpracę z takim słowem samorządem i to, to, to oczywiście bardzo żałuję, że, że dzisiaj yy, taka sytuacja ma miejsce w suwałkach, że nie tylko otwieramy drogi odrębnie, ale również i organizujemy różne uroczystości odrębnie. Nie możemy wspólnie świętować, pomimo moich apeli, próśb, żebyśmy może razem, no, no widzę, że absolutnie ja konsekwentnie postępuję, wysyłam do wszystkich yy, od lewa po prawa yy, zaproszenia do udziału działu wspólnego. Natomiast no, jeżeli druga strona nie życzy, ja nie mam na to wpływu. Yy, absolutnie nie przypisujemy sobie tytułu budowniczych tej, tej drogi, tej obwodnicy. Natomiast przyzwoitość yy, taka ludzka i, i kultura nakazywałaby, żeby władze miasta wybrane bezpośrednich wyborach, tak jak prezydent miasta, w takich doniosłych wydarzeniach uczestniczył. Ale z drugiej strony do, no, widzę, że dołączę do grona innych prezydentów miast, chociażby niedawno była otwierana obwodnica um, nie w pełni Olsztyna i tam Piotr Grzymowicz też nie był zaproszony Także no, to jest taki standard. Niestety smutny standard w naszej codziennej politycznej rzeczywistości. Ale cieszmy się, bo rzeczywiście sukces jest i, i my zaprezentujemy, jak ta uwodnica z lotu ptaka wygląda. Te zdjęcia będzie można z drona zobaczyć również w dniu dzisiejszym, już późnym popołudniem pokażemy właśnie, gdzie pojado Tiry od soboty. No i to. To jest sedno sprawy, a te inne sprawy może są ważne, ale to na plan dalszy schodzą. Zamykamy ten temat. Suwalscy nauczyciele przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku tej grupy zawodowej. No właśnie, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy samorządu? Panie redaktorze, cieszę się bardzo, że po pierwsze zapewniona została opieka nad najmłodszymi na, mieszkańcami naszego miasta, czyli przedszkolakami, że przedszkola pracowały, że w przedszkolach naszego miasta ten strajk nie ma miejsca. W pozostałych szkołach wiem, że oprócz pierwszego liceum uczącego imienia Marii Korownickiej i zespołu szkół technicznych te szkoły strajkują. Oczywiście w różnej liczbie nauczycieli, ale pomimo strajku nauczycieli został przeprowadzony egzamin gimnazjalny i mam nadzieję, że poniedzieli będzie egzamin ośmioklasisty przeprowadzony sprawdzian i tutaj widzę, że, 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 że te właśnie planowane egzaminy przebiegają zgodnie z założeniami, bo przede wszystkim powinniśmy pamiętać o, o, o naszych uczniach i tutaj dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, że pomimo strajku te egzaminy właśnie. Odbywają się i tutaj cieszy mnie to, że, że, że oczywiście strajk i postulaty są słuszne, bo widzę, jak grupa nauczycieli, co chodzi o ich wynagrodzenia, odstaje już w tej chwili od innych grup zawodowych i troszeczkę zostali na marginesie w ramach wzrostu płac, generalnie w gospodarce i w administracji w ostatnich kilku. I myślę, że zasługują na wzrost wynagrodzeń. Nie wiem, dlaczego rząd się tak mocno upiera tutaj przy tym, bo jeżeli słyszę, że gospodarka się świetnie ma, rozwija, że uszczelniliśmy podatek VAT, są dodatkowe wpływy i, i, i te transfery socjalne dla określonych mieszkańców, dla określonych grup zawodowych i podwyżki, a tutaj akurat nie wiem, dlaczego grupa nauczycieli nie może właśnie uzyskać tego co się im po prostu należy. Z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że my w budżecie naszego miasta mamy przewidziane środki finansowe na wynagrodzenia nauczycieli i z tej racji, że nie można zapłacić wynagrodzenia za czas strajku, to ja nie odbiorę dyrektorom szkół budżetu, który został przyznany, czy te środki są w dyspozycji pracodawcy, w dyspozycji dyrektorów naszych placówek oświatowych i nie wiem, w jaki sposób te sprawy będą załatwiane przez dyrektorów szkół pracodawców. Natomiast na pewno ja nie myślę tutaj szukać jakichś oszczędności czy zabierać środki, które wcześniej zostały rozdysponowane na rzecz naszych placówek oświatowych. To oczywiście. I trochę mnie martwi cała ta sytuacja związana z regulacją wynagrodzeń od tej strony naszego miasta i budżetu, bo podwyżka z tego, co, co wiem, ale nie wiem, ona wejdzie w jakiej wysokości od 1 września, ale w ogóle rząd nic nie mówi na temat przekazania środków dla organów prowadzonych, czyli dla samorządów. Jakie środki kiedy będą przekazane? Żeby to nie było tak, że rząd podpisze oczywiście odpowiednie przepisy wdrażające wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września, tylko zapomnie o przekazaniu środków finansowych. Jeżeli ja znów słyszę, że dodatki za wychowawstwo mają wynosić minimum 300 zł, a to są dodatki, które my opłacamy z kasy samorządu, to ja też chciałbym przyznawać wynagrodzenia, nie płacąc nic za wzrost tych wynagrodzeń. To są takie wybiegi czasami no dziwne. Ale my jako samorządy, skupiony nie tylko ze Związku Miast Polskich, domagamy się jasnych, czytelnych reguł, jeżeli są określone wydatki, tak jak chociażby związane z wdrożeniem reformy światowej. Mówiło się, że to wszystko samorządy otrzymały, a do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy około 1,5 miliona złotych z budżetu państwa. No i ten chaos, który został wprowadzony poprzez reformę, można było to zaplanować inaczej. W tym roku mamy podwójne roczniki w szkołach średnich. To, to widać, że kwestie oświaty, organizacji oświaty wymknęły się komuś spod kontroli, a odpowiada oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej i ten taki chaos ciągle trwa, ale tutaj mamy odpowiedzialnych nauczycieli, odpowiedzialnych dyrektorów w suwałkach, no i cieszę się bardzo, że pomimo tej akcji protestacyjnej, akcji strajkowej egzaminy odbywają się w w Miarę funkcjonujemy normalnie. I to tyle, jeśli chodzi o temat strajku nauczycieli w suwałkach. Zmieniamy temat. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na sponsora tytularnego hali widowiskowo-sportowej SUWAłki Arena. No właśnie, jakie są zasady tego konkursu? Tak, y, hala rośnie z dnia na dzień. W zasadzie już więcej nie rośnie Teraz y, kwestia tylko wykończenia tego obiektu, który jest tam, można powiedzieć, w stanie surowym. Y, Ślep gra coraz lepiej. Wczoraj pierwsze zwycięstwo w Nysie ze Starą No i widzimy, że być może będzie ten cel taki, o którym nawet nie marzyliśmy jeszcze kilka miesięcy wcześniej, czyli awans do Plus Ligi. Musi być obiekt. No ale chcemy, żeby... Jest to taka oferta publiczna szczególnie skierowana do dużych firm, żeby właśnie pojawiło się logo, nazwa firmy na tym obiekcie. No bo jeżeli jest PGA Arena, Atlas Arena, Ergo Arena, to dlaczego nie, nie zrobić tego w Suwałkach? I to jest taka propozycja. Do 23 kwietnia, do 10 ośrodek sportu i rekreacji oczekuje na oferty i oprócz prawa do nazwy, czyli sponsora tytularnego tego obiektu, oczywiście i do tym inne, inne propozycje ze strony OSIR-u, między innymi no, prawo do posługiwania się w swoich materiałach reklamowych na stronie internetowej. Oczywiście prawo, tam jest też przewidziane zorganizowania dwóch bezpłatnych imprez w tym obiekcie dla sponsora tytularnego. Również kwestie dotyczące ekspozycji powierzchni reklamowej w samym obiekcie, na zewnątrz tego obiektu i na tym wyświetlaczu, który Stanie tam przy bramie wejściowym na właśnie te, te obiekty sportowe na zarzeczu 26. Na trzy lata ma być zawarta umowa. No ale oczywiście tutaj no, chcemy uzyskać no, jak najwięcej od sponsora tytułarnego. Zobaczymy, jakie będą oferty, ale naprawdę um, wygląda to ze strony Osiru to, co chce dać sponsorowi tytułmi bardzo interesujące, bardzo ciekawie, dlatego też zachęcam suwalskich przedsiębiorców i nie tylko suwalskich, żeby zainteresowali się tym ogłoszeniem. Właśnie ono jest zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji i naszego miasta, Urzędu Miejskiego. Także warto złożyć ofertę i zachęcam szczególnie te firmy znane tutaj, które są na co dzień z suwalskim sportem, bo być może arena czeka na was i, i, i w sensie nazwy. Przed nami obchody ważnych rocznic świąt narodowych i państwowych. Jak będą one wyglądały w suwałkach? Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału właśnie w tych uroczystościach, które przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców 1, 2, 3 maja bieżącego roku. Zaproszenie kieruję w swoim imieniu, ale również w imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej pana Zdzisława Przewomca. Poczynając od 1 maja to jest tak przede wszystkim 15 piętnastolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. My jako miasto bardzo dużo zyskaliśmy na tym członkostwie w Unii Europejskiej. Chcemy pokazać to naszym mieszkańcom. Pokażemy, zaprezentujemy to wszystko na takiej wystawie plenerowej, zdjęciowej, która będzie miała miejsce na placu Marii Konopnickiej. Tam właśnie zaprezentujemy, jak suwałki wyglądały wcześniej w danych miejscach, jak wyglądają teraz, co udało się wy wykonać w oparciu o środki właśnie z Unii Europejskiej, z Brukseli. A tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. No i później oczywiście będzie tort w barbach flagi Unii Europejskiej. Taki poczęstunek dla mieszkańców. Później przechodzimy do Parku Konstytucji 3 Maja. Tam będzie hymn, odśpiewany hymn Unii Europejskiej. Oda do radości i Później będzie majówka taka obywatelska, to już po raz trzeci, organizacje pozarządowe, NGOsy, tutaj organizują całość przedsięwzięcia, taka majówka społeczna, czyli stoiska poszczególnych organizacji, stowarzyszeń, prezentacje na scenie gruż, różne gry zabawy, to wszystko właśnie czeka na mieszkańców naszego miasta. Najpierw tak jak powiedziałem, na Placu Marii a później w Parku Konstytucji 3 maja. No i oczywiście święto narodowe 3 maja, tradycyjnie spotykamy się o 10.30 na mszy świętej w intencji ojczyzny, przed katedrą, czyli najpierw modlimy się za, za wolność, za naszą ojczyznę, później przechodzimy takim barwnym korowodem do, na plac Podmuszczę koncertowo Do Parku Konstytucji 3 maja Tam oczywiście też tradycyjnie Będą wystąpienie Mam nadzieję, że będziemy nawiązywali Do, do historii właśnie Konstytucji 3 maja Uchwalenia jej I oczywiście będzie później Składanie wiązanych kwiatów Pod Dębem Wolności no i majówka, taka rodzinna w Parku Konstytucji 3 maja. Będą różne występy na scenie właśnie w muszli koncertowej. W tamtym roku była prezentacja przez najmłodszych mieszkańców, czyli uczniów klasy 1-3 szkół podstawowych możliwości tanecznych, polonez, a w tym roku będzie oberek no i będą nagrody. Będzie, myślę, że fajna impreza, wesoło, radośnie i, i, i chcemy właśnie Tutaj zaprosić mieszkańców, żebyśmy mogli no, wspólnie świętować i wspólnie obchodzić Święto Narodowe Konstytucje. 3 maja tutaj no, Żałuję po raz kolejny to mówię ze smutkiem, że, że będziemy chyba obchodzili odrębnie w tym roku też te uroczystości. Wiem, że przygotowywane jest jakieś inne wydarzenie, alternatywne wydarzenie w tych samych godzinach. Ja jak zawsze tradycyjnie z przewodniczącym Rady Miejskiej. Zapraszam do udziału w tych miejskich uroczystościach. Zaproszenia zostały już skierowane, wysłane. Jest miejsce dla wszystkich. Pomimo jakichś różnic, pomimo podziałów, są pewne rzeczy, są pewne święta, które powinny nas jednoczyć, a nie dzielić. A właśnie no, niestety dzieje się inaczej. Ale zapraszam do udziału właśnie w miejskich, tych naszych uroczystość wszystkich mieszkańców tematów w tej audycji nie brakuje kolejny 15 kwietnia strefa płatnego oparkowania w suwałkach będzie funkcjonować się według nowych zasad. Co się zmieni? Nowe stare zasady troszeczkę zmieni się, bo ulica księdza Schmidta została wyłączona, a strefy płatnego parkowania czyli będzie można parkować tam nieodpłatnie. To pierwsza taka zmiana druga zmiana strefa będzie funkcjonować troszeczkę krócej do godziny 16 a nie 18 tak jak Poprzednio kwestia jeszcze taka inna, że strefa płatnego parkowania będzie prowadzona przez zarząd Druki Zieleni. Poprzednio prowadziła strefę płatnego parkowania firma Projekt Parking, którą wyłoniliśmy w ramach przetargu. I, I tutaj przetarg też był organizowany, natomiast oferta była na tyle nieatrakcyjna, że zdecydowaliśmy, że zakupimy parkometry, te nowoczesne parkometry, sami je zainstalujemy, a zarząd Druki Zieleni będzie zajmował się prowadzeniem tej strefy płatnego parkowania. Parkometry wyglądają inaczej, już one są montowane na ulicach naszego miasta. 15, czyli w poniedziałek już trzeba przygotować się na obsługę innych urządzeń, bardziej nowoczesnych. Można płacić kartą, można płacić gotówką, aplikacją mobilną również. Też możemy zapłacić za parkowanie. No i oczywiście jest też taka zmiana, że wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu, za który właśnie regulujemy opłatę. To są takie parkometry, które funkcjonują w większych miastach, Białystok, Warszawa, tego typu właśnie tam urządzenia są zainstalowane ta propozycja zmiany lekko strefy, obszaru strefy płatnego parkowania została wykonsultowana, ustalona między innymi z, przedsiębior z reprezentacją przedsiębiorców, ale również z udziałem radnych Rady Miejskiej. No i jak kiedyś w, w takiej ankiecie mój pomysł na Suwałki, zadałem pytanie co ze strefą płatnego parkowania, bo pojawiły się już te pytania, no to wtedy odpowiedzi napłynęła Ponad tysiąc ankiet spłynęło. Właśnie to, to że strefa jest potrzebna w słowałkę, że nie można jej likwidować. No i właśnie ona jest lekko tutaj zreformowana, ale nadal pozostanie. No i w, trochę w, tej, w tym innym obliczu już od poniedziałku. Czekamy zatem cierpliwie. Kolejny temat. Co możemy powiedzieć o realizacji programów Suwalska Rodzina Plus i Suwalska Karta Mieszkańca? Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawi Pan raport z funkcjonowania tych programów w 2018 roku. Sowarska rodzina plus, czyli 3 tak to mogę określić, z drogiem dzieci. Były też tutaj pewne przywileje, pewne ulgi dla tych rodzin wielodzietnych. To już jest historia, bo ten program skończył się z datą 31 sierpnia ubiegłego roku. W tym programie było prawie 6 tysięcy osób, Tym programem objętych. W, tym, w ubiegłym roku, czyli do końca sierpnia, wartość ulg, które przyznaliśmy, w ramach tego programu, to jest 136 tysięcy złotych. No i wiemy, że od, pierwszego, od 1 września zafunkcjonował inny program Słowacka Karta Mieszkańca i y y y za ten okres od 1 września do końca grudnia ubiegłego roku y prawie 18 tysięcy mieszkańców dysponuje już plastikową kartą z własnym wizerunkiem. E tutaj prawie 8 tysięcy wniosków wpłynęło. Teraz już na dzień dzisiejszy mamy ponad 20 tysięcy Kartę wydanych, czyli co prawie co trzeci mieszkaniec dysponuje właśnie kartą, suwerską kartą mieszkańca. No i oczywiście za tym idą pewne ulgi, pewne ułatwienia, I, i podliczyliśmy, jakie to um, korzyści mieszkańcy uzyskali w ramach tych pierwsze, tego pierwszego okresu, cztere, czterech miesięcy funkcjonowania tego programu. No i nas to kosztowało, ale tak w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu, 707 tysięcy złotych, wartość tych udzielonych ulg. 211 tysięcy to są skutki zwolnień z odpłatności za pobyt w przedszkolach. 36 600 zł to jest ulga w żłobku miejskim. Słowacki Ośrodek Kultury to jest 27 tysięcy złotych. PGK, darmowe przejazdy, między innymi dla dzieci, młodzieży i, i studentów. 270 tysięcy, największa Pozycja. Muzeum Okręgowe 10 zł. Ośrodek sportu i rekreacji 95 tysięcy, no i, i później jeszcze jest szczepienie przeciwko HPV do 24 tysiące, szczepienia przeciwko grypie 42 w sumie 707 tysięcy złotych. Zachęcam mieszkańców naszego miasta do, do, do tego, żeby złożyć wniosek, uzyskać słowatską kartę mieszkańca, ale żeby tu czynić, trzeba rozliczać się z podatku tutaj właśnie w Suwałkach i dziękuję za taką, taką dobro, do, dobry odbiór tego programu. Widzimy, cieszy się dużym zainteresowaniem i chcemy pomagać tym mieszkańcom, którzy właśnie solidaryzują się z potrzebami tego mieszkańca i właśnie regulują swoje podatki do, tutaj w Suwałkach. Kolejny temat. W sierpniu w Suwałkach odbędzie się wielka impreza motoryzacyjna, no i w tym tygodniu w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa na ten temat. O czym mowa, no i czego możemy się spodziewać? Nowe możliwości, wzrasta potencjał miasta, tworzymy atrakcyjne przestrzenie do organizowania dużych imprez masowych, i taką przestrzeń jest budowane lotnisko lokalne w suwałkach. 100 hektarów terenu ogrodzonego, utwardzonego w części, bo i płyta postojowa i pas startowy to spowodowało, że ktoś z zewnątrz zwrócił uwagę, że może w tym miejscu warto zorganizować imprezę. No jest impreza, która była wcześniej organizowana wełku, będzie w tym roku, w dniach 17-18 sierpnia organizowana w Suwałkach. Wygląda to naprawdę bardzo obiecująco, poważnie. Sporty motorowe i, i zawody driftowe, czy, czyli tak przysłowiowe palenie gumy. I tutaj wyścig na 1,4 mili, czyli na dystansie 402 metrów. No i będzie pokaz ciężarówek, ciągników siodłowych i food przyjadą. No i będą, gdzie można zobaczyć suwałki z lotu ptaka, będą loty helikopterem. Ktoś, kto będzie miał fantazję i również odwagi, troszeczkę nie brakuje, no to skok na bungee może też zaliczyć. Bardzo dużo fajnych imprez i dla całych rodzin, i dla fanów motoryzacji. No to już do zainteresowania się tym wydarzeniem. Myślę, że to będzie duże wydarzenie, że ono przyciągnie tysiące tutaj Suwałczan, ale i, i na pewno i przyjadą osoby i z Województwa Podlaskiego i warmińsko mazurskiego a na pewno z tego, co organizatorzy mówią, będą ekipy i z Francji, ze Skandynawii. Cieszy mnie to, że Suwałki tak postrzegane są w tej chwili jako miejsce takie atrakcyjne i do robienia biznesu, ale również do organizowania tego typu wydarzeń. Kolejny temat. Jak wygląda kwestia sprzedaży mieszkań komunalnych w Suwałkach? Co możemy na ten temat powiedzieć? Prawie 400 wniosków dotychczas zostało złożonych. Mamy te wnioski już w tej procedurze takiej no, 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 do weryfikacji i, i, i ustalania oczywiście wartości danych mieszkań. Tutaj zawsze musi być zaangażowany rzeczoznawca majątkowy, który wycenia, sporządza operat szacunkowy po sporządzeniu operatu szacunkowego jest wykaz tych nieruchomości, tych mieszkań zamieszczanych do, 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 do wiedzy publicznej, na tablicy ogłoszeń i po tym wykazie, który wisi 21 dni, idzie już konkretna oferta dla mieszkańca, że jego mieszkanie zostało wycenione na taką i taką wartość, bonifikata tam przysługuje chociażby 65%, a wobec tego no, ostateczna cena nabycia tego mieszkania wynosi tyle to a tyle i wobec tego czy decyduje się, czy nie. Nie ma tutaj przymusu wykupu tych mieszkań, ale zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej oferty. Chcemy w tym roku sprzedać około 150 mieszkań. Tak jak powiedziałam, prawie 400 tych podań mamy. Zdaję sobie sprawę, że po ustaleniu, ile trzeba zapłacić miastu za wykup mieszkania, być może część się wycofa. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało, chociaż no, chciałbym, żeby jak najwięcej osób no, kupiło mieszkania. Natomiast to musi sprawnie wszystko przebiegać, dlatego też już w maju chcemy yy, przystąpić do zawarcia transakcji, czyli pójść do notariusza i dokonać aktu sprzedaży mieszkań. Oczywiście ci mieszkańcy, którzy nie wykupią tego mieszkania, yy, własnego mieszkania mogą spać spokojnie, tak jak dotychczas zamieszkiwali w tym mieszkaniu, taki mieszkańcy nadal będą, nikt nie yy, wypowie yy, umowy, nikt tego mieszkania nie będzie odbierał. Na koniec pytanie o wydarzenia na najbliższy weekend w suwałkach. Co się ciekawego wydarzy? Y jest imprezariat zewnętrzny w Słowackim Ośrodku Kultury, który ma fajną propozycję. Mężczyzna idealny istnieje, przynajmniej na scenie. To jest właśnie taka znakomita komedia terapeutyczna w Gwiazdorskiej Obsadzie. Reżyseria Stefana Friedman, a występują tak wymiennie, między innymi Katarzyna Cichopek, Adrianna Biedrzyńska, Jacek Kawalec, Krzysztof Ibierz, Michał Milewicz i wielu, wielu innych znanych aktorów. To jest w Słowackim Ośrodku Kultury 13 kwietnia o godzinie 19. Niestety impreza jest odpłatna. No i mamy dużo wydarzeń sportowych. Tutaj oczywiście przed nami mecz piątkowy Ślepska. Zobaczymy, jak sobie Ślepsk poradzi. Życzymy, żeby było jak najlepiej, żeby było kolejne zwycięstwo. Trzymamy kciuki, ale to oczywiście tylko zewnętrznie możemy śledzić bo nie ma transmisji telewizyjnej z tego dzisiejszego meczu ale jutro zmierza się suwalskie Wigry, które są w znacznie gorszej sytuacji niż Ślep z Bytowi Obytów jest to mecz naprawdę o, o 6 punktów no bo, bo te, te drużyny są blisko siebie na, na, na dole tabeli i to jest naprawdę arcyważny mecz życzymy Wigrom z, oczywiście zwycięstwa o godzinie 16 na stadionie miejskim. No i dla siłaczy, siłowanie na rękę, otwarte mistrzostwa w siłowaniu na rękę o godzinie 13 w restauracji Rozmarino na Kościuszki 75. Zapraszam na te wydarzenia naszych mieszkańców. Była to audycja samorządowa z ratusza w Studio Radia 5. Pan Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.